Dzień dobry, witam pana DJ-a. Czy to się kameruje? Się kameruje. Terera paragwajskie. Jest wypyte. Tu mi się na masterze dodało 5,5 decybele. No to co? Let's go! Czy widać, że mam syf w pokoju? Nawet chyba nie. DJ, pomachaj do kamery! Nie no dobra, muszę ci cofnąć, żeby było widać, że tutaj kręcisz talerzami. Za sekundą, niby kartę diem, ale tęsknię za nudą. A wypuściłem pierwszy singiel i wpadła okładka. Z moim skillem to już bardziej nie kifor. Ważne, żeby mieć fan, nie chodzi o pitos w sumie. Dzisiaj przedstawię państwu 6 utworów liryczno-muzycznych, które miałem przyjemność napisać w moim zaciszu domowym. Ło, co się dzieje w ogóle? Piękne. Stary, oplułem cię tak, że jesteś cały mokry, ale po prostu nie ma możliwości, żeby jeszcze połykać ślinę. Ja serio, pod koniec utworu są tak, wie, nagromadzone śliny w policzkach, bez tylko, wiesz, bierz oddech i ten, nie ma kiedy połykać, nie? That's what she said! Czy to było zdjęcie, to jest film? Tak. Okej. Okay. Nie, to jestem jednak kulturalnym człowiekiem. Przepraszam wszystkich oglądających. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz dla zasięgów. Możecie napisać, jak było na koncercie, bo na pewno oglądacie to już po. Plan jest taki, że... Miałem kupić tutaj outfit na outfit 7 koła. Nie było nic fajnego, więc jedynie kupiłem okulary, w których zagram koncert. I druga rzecz, to jest odblask, Wojsko Polskie. Kiedyś wymienię Hot Wheels na zielone Porsche. DJ Neko. Ale widzisz, Lil Mexico. Witamy w naszym kartelu 2114, dlatego że jesteśmy trochę gorsi niż 2115. Ja jestem po prostu zestresowany i mam takie flow teraz, że... Nice. Witam pięknie w dniu koncertu. Już spakowany, prasujemy rzeczy teraz. No i co, powtórzyłem wszystkie teksty, więc umiem. Ważne, żeby się tylko nie wyglebać. Będzie dobrze. To, że nagrywasz to do pamiętnika, że pracuje cokolwiek? Mhm. Jak tam? Dobrze, lecimy. Czy ja się stresuję? Może delikatnie. Nie wypiłem kawy, czuję, że jestem taki... Ale jest G. Dobra. Od razu najlepiej obudzić się i od razu wejść na scenę. Nienawidzę czekać, bo to jest najgorsze właśnie. Jak się zaczyna myśleć o tym i tak dalej, to się robi nagle po prostu się kiełbie wełbie. Zapraszam do bolidu. Powinien mi zgasnąć teraz. Nie nagrało się, jak zgarnialiśmy naszego DJ-a Nepo, Wiktora. Natomiast jesteśmy już w naszym tirze turowym. Jedziemy właśnie na tak zwany backstage. Czaisz? Weź tak wjedź na środek, zadriftuj. Stary, masz taką możliwość, nie? Nie, gościu, szkoda mi opon. Co tam? Zero stresiku. Ja stresik, stresik to po prostu moje drugie imię. Dobra, słuchajcie, na następne festiwale przyjedziemy takim Mercedesem. Dobrze. Jest ona. Cześć, to nie wiem, czy... Super. My rozmawialiśmy z sobą? Tak, dobrze. Rozmawialiśmy. Cześć, Krzysiek. Raz, raz, raz. Witam pięknie. Nowych wrażeń i ciężki pas na słuchawkach. Jak znajdę drogę do helu, że rap sta- Tak się czeka. Nie wiem, czy mnie słychać. Bardzo pozytywna. Ale to śpiąco, pogoda nie dopisuje, ale radar słoneczny to jest dzisiaj nasze motto. No ale cóż, lecimy. I przyszedł ten moment w koncercie, w którym można już po prostu kręcić tyłkiem. Majka też tam dałem. I już. Z wami Helucze. Siema Kraków! Muzę tyle lat już. Jestem tym, co miał w życiu farta. Niech on nie robią filmy o pan. Życie jak na księgu stole biegnie. Ej, masz nadzieję, tu słyszę. Czasem się boję, że to dziecko zamieni się w ciszę. Przykre. Dziękuję wam pięknie. Słuchajcie, do zobaczenia. Bawcie się dobrze, nawadniajcie się, bo jest strasznie gorąco. Jak tam? Jest elegancko. Widzimy, że małeś pewnie, będziemy się... Zabrażać. Znaczy, nam się bardzo podobają.
Dobrze, słuchajcie, jesteśmy już po, było fantastycznie. Nie wiem, czy ktoś z was, odpaliśmy live'a na TikToku, nie wiem, czy cokolwiek było widać. Ja w ogóle tam nic nie słyszałem, co się działo, był to totalny freestyle. Fajnie, bo było więcej ludzi, niż się spodziewałem, że będzie. No i co? Na następnych koncertach nie może was zabraknąć, ciebie, drogi widzu. No i tyle. Było super, dzięki za tą podróż. Dzień dobry.